Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 7 odcinek w naszej serii w grze Undisputed Kariera Prakero. Tak, widzicie, no niestety, no ten ciągle się tutaj klaruje ten rekord. 5 wygranych, 6 porażek, 1 remis. Ja powoli tutaj się uczę z dalej, ale to jest pierwsza kariera. Myślę, że następne kariery, jeżeli będziecie chcieli oglądać z Undisputed, już będę podchodził z nieco większym tutaj, z nieco większą rezerwą. To jest taka pierwsza kariera, gdzie trochę idę czasem na żywioł i później żałuję tego, że podjąłem decyzje takie, a nie inne, ale może i dobrze, bo jakbym wygrywał wszystkie starcia, to byście uznali, że za niski poziom, a tak to jest jakaś rywalizacja i nie ma lekko. Klasycznie oczywiście tak, najpierw sobie wejdziemy tutaj, zrobimy wagę, bo wiem, że to warto tą wagę tutaj wskazać, żeby był na środku albo bardziej w lewą stronę, bo jeżeli to Wam spada, to idzie w prawo, nie? Więc ja sobie tutaj trochę poklikam, zrobię tą wagę maksymalnie jak mogę, żeby mi to nie spadało podczas treningu. Ok, ja wiem, że to kosztuje czas i można przez to stracić oferty walki, ale ja tutaj, moi drodzy, chcę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wystarczy. Teraz weźmy sobie Fight Sharpnessa, podbijmy troszeczkę. Podbijmy troszeczkę tego, no tak się zaczęło mi wczytywać. No dawaj, dawaj, co jest? Dawaj, dawaj, szkoda czasu. No i tutaj musimy sobie Fight Sharpness do 70 dobić, bo maksymalnie można to zrobić do tego poziomu, z tego poziomu. O, widzicie, Max Trained 70, więcej się nie da. Ok, jeżeli już jestem gotowy. Fight Promotion, no nie, muszę pooszczędzać trochę pieniędzy teraz. Dobra, ten się chyba zgodził, pół na pół. Mendes. No właśnie, tu mam problemy z pieniędzmi. Dlatego muszę tu pooszczędzać, żeby mieć za co płacić, bo jak będę biedny, to stracę trenerów i będę musiał, wiecie, co robić. Dobra, tylko teraz tak. Co ja chciałem tutaj podnieść? Ciosy sierpowe. Huksy. Żeby mieć ten cios na wątrobę mocny, to muszę tutaj siłę tych ciosów podnieść. Zobaczymy, czy w ogóle jest możliwość taka. Przejdźmy do treningu. Do treningu, moi drodzy. Chociaż wolałbym, żebym tutaj był ten sposób przyspieszony trochę, ale dobra. No tego nie weźmiemy. Ile to będzie kosztować? 3750. Dobra, weźmy to. Tu jest, dobra, ok. Zobaczmy, czy możemy, no, tu są, aha, czyli punchback podnosi nam obrażenia sierpowych. A jeszcze coś te sierpowe daje? Nie, chyba tylko tamto. Dobra, huki, 60. Ok. Cyk. Dobra, i teraz tak, recovery weźmiemy sobie raz. Dobra. Jest na odpowiednim poziomie, idealnie żeśmy trafili. Teraz weźmy sobie media. Nie powinno nam nic spaść, bo waga jest bezpieczna. Już wiem mniej więcej, jak tutaj to robić. Ok. I ostatnie media. Myślę, że będzie w porządku, bo mamy wagę idealną. Tylko z ciekawości teraz sprawdzę, czy nie mamy żadnej kary. Tylko do tej witalności. Nie wiem, dlaczego kondycja i witalność tam spadła. Fight sharpness niby za mały. No ale no trudno. Ważne, że inne rzeczy tutaj się nam nie zmniejszyły. Zobaczcie, ciosy sierpowe nam się podniosły do 63. O to mi chodzi, bo tutaj Prakero właśnie ten lewy sierpowy musi mieć dobry i na górę, i na dół. No i tak, lecimy. Lecimy. Tutaj, co to za dźwięki mi tutaj się włączają. Lecimy, moi drodzy. Z pojedynkiem. Zaczynamy w takim razie, zaczynamy. Już się nie mogę doczekać. Dawajcie, dawajcie. Ciosy sierpowe, znacznie zwiększona ich siła. Zobaczymy, jak to będzie tutaj pracować wszystko. No i tym panem już walczyliśmy. Raz lepiej, raz gorzej, no ale z innego zawodnika nie mieliśmy, więc musiałem tutaj zaakceptować Mendeza. Na pewno musimy uważać, bo on bije kombinacjami. My musimy oczywiście używać tych swoich ciosów sierpowych. I trafiać cel, a nie powietrze. Ok. O, Prakero, spokojnie.
A, weszło. Oj. Dzięki, że mnie odepchnąłeś, odpocznę trochę. Okej, na korpusik dostał. Tutaj dobrze jest robić właśnie o. W momencie jak on zada uderzenie. Oj, tylko nie przyjmujemy tyle, bo co to ma znaczyć w ogóle? Jak on zada cios, to trzeba po prostu go trafić. Tylko to nie jest takie proste, bo on jest takim zawodnikiem, który wchodzi, wychodzi. Dobra. Już nas tutaj rozciął. Rozciął niestety. Ale! Szkoda, że tutaj nie doszedł kolejne uderzenia, bo już Mendes tutaj odczuł. Kolejne uderzenia wchodzą. Ale uniki ładne, więc trzeba uważać. Okej. Ładnie tutaj, Prakero. Dobrze. Nie wiem, jak ta runda pierwsza wygląda. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Zaczynamy drugą rundę. Drugą z czterech. Na pewno ciosy sierpowe. To jest coś, co go tutaj rani zdecydowanie, ale wiadomo, że atakujemy, to jest dobrze, ale jeżeli dajmy się trafiać. No, ładnie podbródkowy wszedł. No dawaj, gościu. Wow! Ładnie nas tutaj skarcił tym prostym. Oj! Podłączony teraz. Pięknie tutaj, Prakero. Dobrze. Mendes siada. Ładnie tutaj teraz kombinacja, nie tylko z jedną płaszczyznowo. To jest to, z czym miałem problem na początku przez te kilka odcinków, ale już powolutku, powolutku, moi drodzy, myślę, że radzę sobie coraz lepiej. No i zobaczmy, czy wstanie. Wstanie chyba. A, na 6. Okej. Okay. Trzeba być cierpliwym. Tutaj już ta runda 10-8 dla nas. No tak, widzicie. Dawaj, dawaj, Prakero. Jeszcze półtorej minuty, to kupa czasu. O. Okej. Dobra. Ale klinczuje łobuz jeden. Tutaj próbuje odpocząć, bo wie, że przyjął tych uderzeń dużo i że jest po prostu już zraniony. Oj, na korpusik, jak mnie tutaj zahaczył nieźle. Straciłem sporo zdrowia po tych uderzeniach. Okej. Okay. A! Nie zdążę już tutaj nic zrobić. Dobra, ale podłączony był drugi raz, więc jak najbardziej. Dobra, jak najbardziej. Myślę, że tutaj na pewno wygrywamy. Runda trzecia. No, robimy to, co działa, tak? Czyli kontrujemy go tymi sierpowymi. Uważając na to, żeby nie trafił nas jakimś tutaj ciosem jednym i żebyśmy nie byłoby sytuacji. Okej, no właśnie tak teraz. Dobra. Ładnie tym. A! Pięknie, Prakero. O! Ale kombinacja! Ale to było piękne! A!
Lewy sierp! Ale kombinacja! Ależ dynamika tutaj, moi drodzy! Pięknie, Prakero! No ja nie wiem, czy on po tym stanie, zaraz zobaczymy. Naprawdę potężną tutaj nawałnicę ciosów przyjął. Nasze rywale, zobaczcie, wstaje już na 6, 7, 8, 9. Wygrana, ale czekałem na knockout. Ale czekałem na knockout, moi drodzy, ale czekałem na to. Czekałem na to bardzo długo. Prakero zraniony lekko, ale wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Wygrywa efektownie przez knockout. No, bardzo dobry tutaj. Bardzo dobrze tutaj popracował nad tymi kombinacjami. No też zdecydowanie okres przygotowawczy pozwolił zwiększyć siłę ciosu i od razu to się przekłada na to, jak rywale odczuwają te uderzenia. No i też cenność zdecydowanie lepsza, bo przeważnie mieliśmy między 38 a 44%, a tutaj mamy 48%, więc fajnie. No i co? No i ten pojedynek pierwszy, jak najbardziej udany. Przed nami mam nadzieję, że jeszcze dwa w tym odcinku, bo tak mniej więcej trzy walki na odcinek będę wam pokazywał, a przynajmniej będę się starał. No chyba, że trafi się jakaś walka 10-rundowa, no to wiadomo, że nie. Ale jak mamy 4-rundowe starcia na tym początkowym etapie kariery jeszcze, bo wbrew pozorom te kariery mogą być bardzo długie. Wszystko zależy od tego, jak prowadzimy tutaj naszego zawodnika. Dobra, mamy nagrody. Wow, już tam się perkop blokował, zajebiście. Ranking do góry. No i zobaczcie, pierwszy raz dostaliśmy overall rating od trenera na A. Zajebiście. Dobra. Pyk. Dobra, musimy przedłużyć chyba kontrakt. Tak, z naszym menadżerem. Oczywiście, że przedłużamy, bo on ma to, co nas interesuje. Te perki na wątróbkę. Jak najbardziej. No. No ten trzeci do nas nie interesuje. Bo jakby zwiększa na wszystkie obrażenia, które zadajemy o 25%, ale też o 25% więcej dostajemy, więc nie jest to dla mnie dobra sprawa. Czekajcie, wejdę tutaj sobie. To wiem, że mam nowy ten. Dobra, wejdźmy sobie w boksera, mamy nowy perk. Dobra, damy sobie Liver Destroyer. Teraz, moi drodzy, lewy sierpowy na ciało będzie zadawał obrażenia zwiększone o 40%. To jest drugi poziom perka, niszczyciel wątroby, więc będę miał tutaj czym, mam nadzieję, rywali zaskoczyć. No i dobrze. I chyba mam wrażenie, że znowu nie zmieniłem kamery w pojedynku, ale nieważne to jest teraz. Dobra, robimy sobie weight reduction, żeby było na bezpiecznym poziomie przed następnym starciem. Bo tak się zmądrzyłem troszeczkę. Bo ta waga potrafi bardzo szybko nam tutaj się, albo zazwyczaj się podnosi. Pewnie przez niedowagę też są jakieś kary. Dobra. Ok. I teraz jeszcze podniesiemy sobie fight sharpness. Dawaj, dawaj, Prakero, szybko, szybko. Tutaj musimy tylko do 70, bo dalej się nie da. No i dobra. Jakie mamy pojedynki? Wahid, Cook i Derek Young. Z Wahidem to walczyliśmy, on jest chyba najniżej tutaj, ale potrzebujemy pieniędzy, więc musimy wziąć pojedynek, który nam pozwoli zarobić jak największą ilość kasy, więc ten Derek Young, zobaczmy. High Octane Fighter, on ma Ringcraft 5 gwiazdek. Jak wyglądają jego... Reduce do... A, uniki ma zmniejszone, ale szybkość chyba... Poruszanie się na nogach ma duże. My z nim żeśmy nie walczyli. Ok. Co on tutaj ma dobrego, a co najgorsze ma tak. Szybkość uderzeń ma niską celność. Na pewno chyba mamy większą szybkość od niego, jakby mi da jego siła. A mogę patrzeć więcej tych informacji od nim, czy się nie da? Chyba się nie da więcej. Ok. Kondycję ma na tyle. No ok, to jest 62, więc tak w naszym zasięgu. Więc ja wezmę to starcie z nim. Zobaczymy jeszcze jak tam warunki. Bo musimy, potrzebujemy pieniędzy. 55, może zostawię tyle. 6 tygodni. Fight promotion. No właśnie, tutaj pieniądze są potrzebne, bo trzeba mieć dużo tego. 2500. Czekajcie, jakbym wziął na maksa.
Dobra, zaryzykuję. Media activities wezmę tak. No zobaczmy. Podejrzewam, że się zgodzi. Tak jest. 2000 zarobimy. Wiadomo, że trzeba liczyć jeszcze koszty innych rzeczy. No i moi drodzy, tak. To, co ja będę chciał tu zwiększyć, na pewno. Tylko tak sobie szybko wejdziemy. Mamy perk od ten. Od ciosu. Tak, czyli left hand power musimy zwiększać. I huki, czyli cały czas te sierpowe. Obrażenia sierpowych będę zwiększał na pewno na treningu. Zobaczymy. Bo to są lewe, ten lewy prosty może nie jest dobry, ale te lewe sierpowe to są takie uderzenia, które powinny tutaj robić różnicę. No i zróbmy to. Musimy wybrać ten obóz. Jak wygląda? Tu jest ok, tylko ten sharpness mamy niestety słabiutki. Uppercut z power punchik nam tutaj wchodzi większy. No tak, tylko w siłę możemy podnosić ciosy sierpowe. Celność, tutaj jest ile huksy? Na 66 jest, tak? A jak z bonusami? Tu mamy duży stamina, left hand power możemy sobie podnieść. A weźmy może to, wiecie? Bo szybkość ciosów też. Dobra, na raz. I na dwa, ok. Teraz sobie weźmiemy recovery. Żeby mieć do 100. To będzie o tyle bezpieczne. Ale i tak będziemy mieli z five sharpnessa chyba karę. Dobra, tu weźmy sobie teraz media. Ok. Dobra. Chyba mamy karę tylko znowu tę samą z fight sharpness, nie? Bo overall 63 będzie jakiś minus. Tak, do witalności. Tak. Czyli fight sharpness musi być na 70. Jak jest różnica między 70... Jak jest więcej jak 70 albo mniej, no to wtedy macie kary. No to dobrze, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, moi drodzy, przejdźmy. Przejdźmy, zobaczmy, jak sobie Prakero poradzi w tym pojedynku. Na pewno cieszy mnie fakt, że 64 mamy sierpowe i jeszcze to tutaj się podniosło. Szybkość ciosów 72 i 73 siła ciosu lewego, lewej ręki, której będziemy używać, bo będziemy też atakować wątrobę albo głowę. Także to jest na plus. Dobra. Lecimy. Lecimy. Jest pojedynek. Mamy tutaj dwóch bohaterów tego wieczoru. Derek Young, Prakero, 37-latek. Zdecydowanie starszy, bardziej doświadczony, ale Prakero tutaj cały czas się uczy, ma potencjał, mimo tego nie najlepszego rekordu, ale to nie wynika jakby z tego, że on jest słaby, tylko z mojej gry. No i dobra. O, ale przyjął. Ładnie. Okej. Już tutaj poczuł te ciosy. Dobra. Wytrzymałość. Z głową. On tutaj będzie się... O. Ach, trafiony. Po raz kolejny. Tylko cały czas tą wytrzymałość musimy kontrolować, żeby tutaj się nie nadziać. Oj, ale przyjęliśmy. Nawet jak na blok przyjmuje ci ciosy, to czasem ta głowa traci. Spokojnie. O, bo może być tak, że jak za dużo tego stracimy, no to... Dobra. Trochę straciliśmy tej wytrzymałości głowy. Te ciosy sierpowe, naprawdę. Dobra. A! No dobrze, Prakero. Spokojnie. O, przyjmuję te ciosy tutaj. Klinczuje. Odczuwa te uderzenia. Dobra. Spokojnie, nie ma co walić w powietrze. Ładnie. Naprawdę ta szybkość tych ciosów pomaga zdecydowanie. Szkoda, że wcześniej w to nie zainwestowałem. A, jeszcze podłączony na koniec.
Bardzo dobra runda, bardzo dobra runda. Mimo tego, że przyjęliśmy tych obrażeń jednak zbyt dużo. No i tak, no i tak. To jest to, to jest to. Zaczynamy łapać swój rytm powoli i sposób, jak będziemy walczyć. Ach, ładnie podbródkowy wszedł. Po raz kolejny. Dobra. Zregenerujmy się trochę. Wow. Ładnie, czysto trafi w korpus. Derek Young. Dobra. Wow. To jest właśnie to. Dostaliśmy w bebech. Dobra, Prakery, uciekaj. Uciekaj, nie dawaj się trafiać. Przetrzymaj. Przetrzymaj, dobra. Udało się. Ale musimy tutaj troszeczkę odpocząć chwilowo. Chwilowo trzeba odpocząć. Nie można dać się trafiać. Dobra. Okej. Dobra, Prakero, spokojnie, bo wytrzymałość głowy jest tragicznie teraz obniżona. Nie ma co się oddawać w bijatykę z nim. Trafiliśmy ładnie. Okej. Dobra. O, kurde, niebezpiecznie, niebezpiecznie. O, tym podbródkowym. Podbródkowe to u mnie jakoś roboty nie robią, ale czasem jest to jakaś alternatywa. Ach, pięknie. I ta klinczowa pod koniec. Odczuł te uderzenia. Derek Young. O, dobra, spokojnie. A, jeszcze pod koniec. Równo z gongiem ten prawy podbródkowy doszedł celu. No właśnie, nie słuchamy, żebyśmy uważali na jego podbródkowe. Nie możemy. No ja jeszcze ciągle też się uczę tego, tej defensywy. Ładnie trafiony. Po raz kolejny. A! Ło! Ale by trafił tym sierpowym. Dobra, nie wdawajmy się w takie ostre wymiany, bo... O to chodzi właśnie, żebyśmy mądrze tutaj... Oj. Prakerio, spokojnie. Ładnie podbródkowe w tempo. Tutaj wszystko w tempo trzeba zadawać. Teraz kolejny cios doszedł. Okej. A! Dostał. Poczuł ten pod prawy sierpowy pod lewy łokieć. Dobrze. Wiecie, też mam cały czas z tyłu głowy to, że powinienem tutaj na wątroba atakować, ale nie chcę się za bardzo otwierać, bo jak będę walił na dół tylko, to on w końcu nas trafi z góry, a widzicie, że już ta wytrzymałość na górę jest... Wytrzymałość na głowę już jest zdecydowanie... Okej. Dobrze. Dobra, spokojnie, Prakero. Tu już jest końcówka rundy. Ach, nie trafiłem. A! Dostał jeszcze. No i jeszcze pod koniec taki leciutki prawy sierpowy. Mamy podpowiedź, że jeżeli nie damy się znokatować, to powinniśmy wygrać ten pojedynek, ale zobaczymy, jak to było punktowane. No każdą rundę wygraliśmy, ale oj, ale to wynikało z tego, że zadawaliśmy więcej ciosów. Ła, podłączony. O,
Ach, nie wykorzystałem. Ale jeszcze może się nadarzy. Tak jest. Ach, piękne teraz dwie bomby na wątrobę tutaj. Najpierw prawy sierpowy, ale a i później tu lewy, ale to ten prawy wyłączył tak naprawdę. Naszego rywala, no i zobaczymy, czy się podniesie po tych ciężkim uderzeniu pod jego lewy łokieć. 3, 4, 5, 6, na 7 wstał, dobra. Ale próbujemy. Ten lewy prosty i lewy sierpowy to jest kombinacja, z którą on sobie nie radzi, bo mamy dość szybkie te uderzenia, ale dalej jest kościół podłączony. Dobra. Power nam się skończył. Okej. Wow! Lewy sierpowy i Derek Young pada tutaj jak rażony piorun. Znaczy lewy prosty i lewy sierp. Bardzo fajna kombinacja. Jeszcze raz powtórka. Lewy sierp. A i to nie zdąży zablokować tego uderzenia. I zobaczmy, czy wstanie. Zobaczmy, czy wstanie. Ja bym chciał naprawdę wygrać ten pojedynek przez knockout, bo knockouty nas bardzo pchają do przodu. Remisy, porażki, czy takie wygrane na punkty nie do końca. 9. 10. Jest. Świetnie. Wygrana przez knockout. Czyli już mamy już powoli taki kręgosłup, który możemy wykorzystywać, jeżeli chodzi o naszego bohatera tej kariery, Prakero. Na pewno ciosy sierpowe, lewy sierp. Ja osobiście też, jak trenowałem 123 lata temu, to też lubiłem używać tego lewego sierpowego. Lewy prosty, lewy sierpowy i właśnie ten lewy sierp na wątrobę to też były rzeczy, które ja lubiłem używać. Nie były one łatwe do zadania, bo jeżeli ktoś wiedział, no to łatwo mógł to zablokować, ale jeżeli było to opanowane do odpowiedniego poziomu, no to wtedy robiło robotę. 46% celności, myślę, że całkiem spoko to wyszło. Także świetnie tutaj Prakero sobie poradził, wygrywa widowiskowo, to jest najważniejsze. No, Staff X plus 8. Ranking plus 1, plus 2, plus 2 i plus 2. Overall rating B, więc nie było najgorzej. Zwiększył nam się regeneracja zdrowia i plus 1 do ciosów sierpowych. Bo hooks akurat to jest jedna z tych rzeczy, które ja chcę. Zobaczmy, jak to wygląda. Już ładnie nam to po niektóre rzeczy się popodnosiły. Left hand power 73. Na pewno tutaj te sierpy trzeba zwiększyć. Na pewno musimy zwiększać te hard. Tylko nie wiem, jak się to zwiększa. Tu chyba trzeba po prostu wygrywać w jakiś sposób. Ale z drugiej strony, czekajcie. Wejdę, tylko zobaczę. Chodzi o te obiektywy, bo tam jest pokazane, co trzeba robić, żeby daną statystykę podnosić. Zobaczmy staty. Dobra, win fight after getting... Aha, czyli jak ktoś nas dokautuje i wygramy ten pojedynek, to wtedy nam się podnosi jeden do coverage. Take block damage. W ogóle mamy tutaj tak. Tutaj mamy dwa tiery odblokowane. Block health, czyli to block health to chyba działa na zasadzie takie, że życie jak spadnie nam do jakiejś wartości, to już nie spada dalej, nie? Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Ja też tu wszystkiego nie wiem. Zobaczymy. O co chodzi z tym block health? No właśnie, to jest tutaj. Block health. The amount of damage block can take before it can be punched through. Że ilość obrażeń bloku może przyjąć przed... No nie wiem, kurde, nie przetłumaczę wam dobrze tego angielskiego, ale na pewno chodzi tutaj o to, że jakby, myślę, wydaje, że nie spada nam poniżej jakiejś wartości, nie? Dobra, ten coverage, jakbyśmy mieli tak przynajmniej 60, to byłoby dobrze, bo 47 to jest słabo, ale i tak mam więcej, bo mieliśmy 40 chyba 1 albo 2 wcześniej. No dobra. Na pewno nad szybkością trzeba popracować tutaj. Nad celnością, nad szybkością, nad szybkością poruszania się, żebyśmy mogli żebyśmy mogli uciec w momencie, kiedy dostajemy bęcki, albo kiedy musimy na przykład rywala po prostu przeczekać, żeby się wystrzelał, to szybkość pomaga w tym, żeby uciec. Dobra, zobaczmy forma. Oczywiście ja sobie weight reduction biorę. 184. Ja zawsze ten wskaźnik biorę bardziej lewej strony, żeby był. To wtedy jest mniejsze ryzyko, że mi ta waga się... Dobra. Zmieni. No i teraz weźmy to.
Dobra. I teraz możemy wziąć pojedynek. Jak tutaj to wygląda? Łach, ile kasy za jaki pojedynek? Wow! Derek Young tutaj 5200. Neo Wahid tutaj daje nam 5400. Ale ja bym z Derekiem Youngiem chciał zobaczyć. My w ogóle z nim walczyliśmy? Czekajcie. Ta, Parakero go znokautował. Okej, okay, a jak wygląda ten pan? Parakero raz z nim wygrał, później z nim przegrał. Czyli mamy coś do powiedzenia, tak? Możemy się zrewanżować. Kurde, możemy się zrewanżować, bo Derek Young został znokautowany, więc tutaj jakby sprawa jest wyjaśniona. Jeszcze jest Anthony Brown. Tutaj Parakero, nie wiem czy nie był remis. Tutaj chyba był remis z tym gościem. Chyba był remis, tak. Tutaj był remis, a tutaj Parakero przegrał ostatni pojedynek przez decyzję, a pierwszy wygrał. Zobaczmy, na którym pojedynku możemy zyskać więcej. Tutaj na pewno jest najwyżej w rankingu Anthony Brown. Anthony Brown, a może niekoniecznie, on jest pod nami. Anthony Brown ma teraz, my jesteśmy, albo mamy 46 pozycję, to o czym mowa. Mamy 46. Kurde, kogo tu wziąć? Na więcej kasy jest z Wahida, dawać tego Wahida. My musimy tutaj dużo środków zbierać, 66% tutaj pokazuje, więc może niech tak zostanie. Fight Promotion. Wydamy na promocję? Wydamy. O ile się zgodzi tutaj. Dobra, zobaczmy. O proszę, zaakceptował. Zaakceptował. Lecimy, zobaczmy. Forma. Fight Camp. Który tu sobie wybrać? Ten jest za drogi. Weźmy sobie może to. Bo mamy bonus do treningu. I teraz tak. O wagę to się nie ma co martwić. Co ja chciałem zwiększyć w ogóle tutaj? Na pewno ciosy sierpowe. Okej, tu podbródki też wchodzą ładnie. Najwięcej bonusa mamy. Oczywiście wiadomo, że z tego speedbaga, szybkość ciosów, siła lewego tutaj. Left hand power. Okej, czekajcie. Ciosy proste. No tutaj też by się przydało to zrobić. To daje nam wytrzymałość. Movement speed. O właśnie, to chciałem zwiększyć, nie? To chciałem zwiększyć też. Dajmy to. Ok. Tutaj dwa. Tutaj musimy dać raz recovery. Po to, żeby tutaj był... Mam nadzieję, że nie będę znowu miał jakieś kary. Oby nie. Ok. Dobra. I klasycznie sobie tylko sprawdzę, czy jakieś kary były. No do witalności niestety znowu, bo minus 12 fight sharpness, no ale trudno, wytrzymam to jakoś. Stamina 70, stamina recovery 84, wow. Tu już ta regeneracja wytrzymałości, to już mamy na takim poziomie, bym powiedział, przyzwoitym. Jak tam nasza szybkość? Movement speed 57, okej, moi drodzy. Możemy tutaj walczyć, rywalizować. Zobaczymy. Dawajcie, dawajcie, szybciutko, szybciutko, nie ma co. Fight. Parakero tutaj, oczywiście, jeszcze raz to samo. No na pewno te lewy sierpowy to będzie coś, co będę wykorzystywał w walce z rywalem, który za chwilę będzie w ringu razem z Parakero. Także lecimy. Dobrze, jesteśmy. Zaczyna się pojedynek. Parakero tutaj już z tym panem się mierzył. No ale mogliśmy tutaj zarobić dobre pieniądze. Wahid to jest przeciwnik, który raz wygraliśmy z nim na punkty, później przegraliśmy, także jest to rywal godny. Ale Parakero tutaj też potrafi trafić. A! Ładnie. No, Wahid odczuł te uderzenia.
A, klinczuje. Klinczuje. Dobra, nie ma co pompować w powietrze. Okej. Ale udało się ładnie. Ale klinczuje skubaniutki, ale zobaczcie, no ja już mam jakąś bazę, te ciosy sierpowe, które robią różnicę. Tutaj jestem w stanie wykorzystywać odpowiednio. Ach. Pięknie, lewy sierpowy i wahid siada. Siada tutaj bardzo niziutko, jeszcze raz prawy i tutaj potężny lewy sierpowy na wątrobę, czyli taki znak rozpoznawczy Prakero. Zobaczymy. Raczej powinien się wahit podnieść, bo to pierwsza runda jest dopiero. Więc nie sądzę, żeby tutaj nie wstał. Chociaż, moi drodzy, czasem trafiają się takie ciosy, gdzie nawet nie jesteście liczeni. Ja już się przekonałem w tej karierze o tym, że trafił mnie po prostu typ i prawym prostym, szybkim i w tempo i nie, bo nawet nie byłem liczony, tylko od razu sędzia powiedział, że koniec. Tak, tego nie można tak szarżować. A jeszcze raz podłączony. A, prawy i chyba koniec. Padł jak zbity, zobaczcie. Lewy sierp, a to lewy sierp go tak zniszczył. Tym lewym sierpem go trafiłem, myślałem, że to prawy. Myślałem, że to, ten pierwszy cios. A nie, to lewy, a drugi doszedł. Okej, okay. Czyli drugi sierpowy doszedł. Drugi raz ląduje, wahid na deskach. No, moi drodzy. Staje, twardy jest. Dobra, 7. Ale spoko, spoko. Już drugi raz podłączony. Oj, przepraszam. Co jest? Drugi raz podłączony. Bardzo dobrze. Bardzo nas tutaj trener chwali, żebyśmy tak trzymali dalej. Poczekajcie, bo tutaj ruszyłem sobie mikrofonem niechcący. Dobra, zaczynamy rundę drugą. Dobra, ale nie tak blisko. Chociaż ja mam akurat. Ale dostał. Dobra, wytrzymałość. My jak walczymy blisko rywala i zapalą się te ikonki na tutaj Prakero. W ogóle jedna rzecz, moi drodzy. O, znowu nie włączyłem kamerki na górę, żeby nie zasłaniać wam. Okej. Okay. Ładnie tutaj skontrowany. Oj. No, nie trafiłem, ale przyjąłem zbyt dużo uderzeń na górę. Trzeba chwileczkę odczekać, o, przez ten mikrofon. Ładnie. Ach. A, podłączony. Podłączony. Ach, nie wykorzystałem. Ale rywal już jest naruszony, więc na pewno jeszcze kilka ciosów przyjmie i może być ciężko. Tak jest. Tak jest. Pięknie. Lewy sierpowy na wątrobę i tutaj jeszcze raz powtórka tej sytuacji. Ach. Dostał jeden cios, ale myślał, że zaatakuje na górę, więc trzyma blok na górę, a tutaj taka niespodzianka. Na górę i tutaj na dół. Dwa szybkie ciosy. No, ta szybkość ciosu zdecydowanie pomogła tutaj Prakero, jeśli chodzi o tą karierę, bo wcześniej te ciosy były zbyt wolne. No, chyba nie wstanie. Tak jest! Wygrywamy, moi drodzy, przez knockout. Przez knockout Prakero wygrywa. Świetnie, świetnie tutaj. No, chyba sprawa między tymi dwoma panami wyjaśniona. Już trzy razy chyba są walczyli. No, jeżeli już wygrywasz z kimś przez knockout, no to chyba jest wszystko wyjaśnione i sytuacja jest klarowna, jasna i nie trzeba nic więcej mówić. 10-7. 49% celności. No idziemy cały czas do przodu. Fajnie, fajnie. O to chodzi. Nagrody, zobaczmy. No, sporo tej sławy, pieniędzy też zarobiliśmy, prawie 3000.
Staw też, nasz sztab szkoleniowy tutaj zyskał doświadczenia trochę. No i już wychodzimy coraz wyżej, chyba najwyżej jesteśmy póki co w karierze. Kondycja, odnawianie się staminy nam wzrosło, fajnie. Kontrakty, no właśnie. Kontrakty z trenerami, czekajcie szybko. To jest ważne, żeby tutaj ich zachować. Dobra, ale poszły koszty. Dobra, bierzemy tutaj, przedłużamy. Nie stać mnie na razie na nikogo lepszego. A oni sobie tutaj radzą całkiem przyzwoicie na tym etapie kariery, więc nie ma sensu niczego zmieniać, moi drodzy. Tylko teraz tak, zobaczmy, jak wygląda nasz ranking. 45. miejsce, w końcu powoli idziemy do góry. Jak wygląda overall, czyli te statystyki naszego zawodnika. Tak jak widzicie, myślę, że całkiem przyzwoicie. Nad czym musimy popracować? Myślę, że counter punching przydałoby się większy, bo ja mam taki styl walki, że jestem, wiecie, jak bliżej przeciwnika jestem, to mam większe bonusy. Mniej otrzymuję, więcej zdaję, więc ten counter punching jak najbardziej przydatny. No i ten hurt mnie bardzo interesuje, ten cover 47, przynajmniej powinniśmy mieć 60, tak myślę. Tutaj mamy te nasze perki, tutaj nie możemy kolejnego jeszcze, ale brakuje nam 5 punktów, żebyśmy to odblokowali, ale nie wiem, czy ja chcę dostawać 25% więcej obrażeń, ale zobaczymy, zobaczymy. No i tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Myślę, że już mógł się wam, już na tym etapie kariera może się wam bardziej podobać, bo jednak mamy już plusową tendencję. W końcu mamy więcej zwycięstw jak przegranych. 8 zwycięstw, 6 porażek, 1 remis, no i 3 wygrane przez knockout. W nawiasie jest ten knockout pokazany. Myślę, że jest dobrze, jest fajnie. Zmierzamy w dobrym kierunku, jeśli chodzi o tą karierę. Także, moi drodzy, z mojej strony to tyle. Zachęcam was do zostawienia łapki pod tym filmem, do skomentowania tego filmu, jak i też innych filmów. Dzięki temu zwiększycie moje zasięgi. No i wspomożecie moją pracę, tak? Także bardzo was bym o to prosił. No i jeżeli zdecydujecie się na zasubskrybowanie mojego kanału Prakero, to nie zapomnijcie o kliknięciu dzwona, żeby dostawać powiadomienia o każdym moim filmie. No i nadal zdecydowana większość z was, zdecydowana większość moich widzów, która mnie ogląda, nie subskrybuje kanału Prakero. Bardzo prosiłbym was o to i zachęcił do tego, żebyście jednak zostawili subskrypcję na moim kanale, bo to nic nie kosztuje, a tak jak mówiłem, będzie to wspierać tutaj moją działalność, jeśli mogę tak to nazwać, bardziej bym to nazwał moim hobby. Także, moi drodzy, tyle z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, no i zapraszam na kolejne odcinki w karierze Prakero w grze Undisputed. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hej, hej.